tego wydarzenia jest szeroko pojęta popularyzacja fizyki i nauk pokrewnych. Chcemy pokazać, że fizyka jest otwarta na każdego i tak naprawdę bliska każdemu. Chcemy to zrobić w sposób atrakcyjny, jednocześnie przystępny i angażujący każdego uczestnika. I dlatego zorganizowaliśmy tutaj szereg atrakcji zachęcających do zainteresowania się fizyką, która jest w rzeczywistości bardzo fascynującą gałęzią nauki. Ogólnie jest super, wszyscy są w ogóle bardzo fajnie tutaj. Dużo rzeczy się dowiedziałam, też fajne tutaj były eksperymenty. Jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, uważam, że jest bardzo fajna ta uczelnia. Chciałbym jednak chyba tutaj na Śląsku zostać i tutaj się uczyć, więc nie wykluczam, że tutaj to będzie właśnie. To na pewno pomaga im podjąć decyzję, co chcieliby robić, jakie są możliwości, jakie decyzje podjąć w życiu. Na pewno chętnie przychodzą i bardzo dużo naszych uczniów tutaj studiuje. Jeśli interesuje nas docieranie do prawdy i rozumienie w ogóle, na czym polega rzeczywistość, w której żyjemy, to nie ma innej metody niż metoda naukowa, która była równie skuteczna. Nie ma nic ciekawszego niż fizyka tak naprawdę. Rzeczywistość okazuje się tak zaskakująca, tak szalona, że wszystkie filmy czy książki science fiction to przy tym bledną. Ludzie nie mają aż tak daleko wybujałej wyobraźni, żeby sobie móc wyobrazić w ogóle, jak dziwny mógł być świat w porównaniu z tym, co okazuje się, że jest prawdą. Teoria kwantowa, teoria względności, to jest dla studentów, którzy tego po raz pierwszy użyją, wielki szok przede wszystkim. To jest zaskoczenie, niedowierzanie. No i potem się z tego jakoś trzeba trząsnąć i iść dalej, ale rzeczywistość jest po prostu szalenie dziwna.